Oto Crux Gloom Pro, najnowszy flagowiec od pomarańczowych. Czym zrobił na mnie wrażenie? Intro. Najnowszy produkt od Cruxa to pierwszy atak marki w stronę bezprzewodowych gryzoni. W pudełku o dobrze nam znanej kolorystyce znajdziemy myszkę, kabel USB-C, dodatkowe ślizgacze i papierologię. Sam produkt został wykonany dosyć oryginalnie, mamy kształt plastra miodu, bez dziurek i fajnie ukryty odbiornik pod jednym ze ślizgaczy. Spasowanie jest dobre, nic nie trzeszczy, a przyciski są rozmieszczone poprawnie. A i na ergonomię nie ma co narzekać, jest typowo pod gry FPS. I rzeczywiście bardzo dobrze mi się grało w strzelanki, brak kabla zdecydowanie na korzyść, nie zauważyłem żadnych opóźnień, a i wygląda to również całkiem schludnie, tak bez kabla. Szkoda tylko, że trzeba ją dość często ładować, producent deklaruje do 10 dni na jednym ładowaniu, ja raczej uświadczyłem 6-7 i to z wyłączonym podświetleniem, a skoro mowa o podświetleniu, to tak naprawdę mogłoby go wcale nie być. Bo generalnie nie dość, że i tak zasłaniamy tę część ręką, to jeszcze samego scrolla nie da się tak łatwo zgasić. W softcie możemy poustawiać kolorki LEDów, ich animacje, jakieś skróty czy DPI, ale nie możemy wyłączyć podświetlenia scrolla. I słuchajcie, mi się udało tego dokonać. A w jaki sposób? Otóż mamy taką opcję jak ustawianie sobie konkretnych wartości DPI pod konkretnymi wybranymi przez nas kolorkami. I okazało się, że nie ma opcji wyłączenia podświetlenia scrolla, ale można ustawić sobie kolorek czarny. No a jak wiemy, nic nie świeci na full czarny, czyli po prostu te LEDy w tym momencie nie będą działać. Dopiero po kilku tygodniach to odkryłem i trochę dziwnie, bo to nie jest rozwiązanie problemu, tylko bardziej jego ominięcie. Na koniec dodam jeszcze, że fajnie, iż można zmieniać sobie te konkretne kolorki pod DPI, bo ja na przykład ustawiłem coś takiego, że wszędzie mam takie samo DPI, ale mam różne kolorki i w ten sposób tym przyciskiem mogę sobie teraz zmieniać kolorki w scrollu i ustawić też nieświecący się scrollek, a myszka cały czas działa. No i w sumie fajnie, że to całe zmienianie kolorków działa bezprzewodowo, bo jak pamiętacie zapewne w przypadku klawiatury Cruxa, która była przez Bluetooth, a nie przez 2,4 GHz, musieliśmy podpiąć kabel. Sensor, jaki się znalazł w środku, to Pixart PAW3370. Mi też to nic na początku nie mówiło, ale jak się później dowiedziałem, jest to jeden z tych topowych, super precyzyjnych i to czuć, i to widać, na tym na pewno Crux nie oszczędzał. Generalnie zmieniłbym w tej myszce podświetlenie i ten dziwnej, troszeczkę słabej jakości plastik. Gdyby te LEDy zniknęły, a bateria trzymała te 2-3 razy dłużej, to dla mnie byłoby to coś pięknego. Bo to jest sprzęt, który powinien delikatnie lepiej działać, jak przypadło na flagowca. Jedno jest pewne, trzymam ją już jakiś trzeci miesiąc na biurku, ostro eksploatuję i na pewno nie będę chciał wrócić do przewodowego gryzonia. Mam jednak ogromną nadzieję, że gdy pojawi się jego następca, Crux Gloom Pro 2, to będę mógł spokojnie zapomnieć o tej myszce.